w dzisiejszym odcinku mam urodziny, tak jest, i z tej okazji przygotowałem mega epickie przyjęcie urodzinowe. Czy wy to widzicie? Tutaj jest napis: wszystkiego najlepszego, Luczek. Tak jest, 12 lat Luczka, widzowie. Tak, dzisiaj kończę urodziny normalnie. I zobaczcie, przygotowałem cały stolik z jakimiś tortami, ciastkami dla wszystkich gości, widzowie. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie bardzo dużo osób. I oczywiście przygotowałem jakieś tutaj kolorowanki, gry oczywiście, taki tablecik. Tak więc będzie grubo, widzowie, i oczywiście miejsce na prezenty. Aha. Tak więc poczekajmy, aż tutaj przyjdą pierwsi goście. O nie, widzę, wy, jest już naprawdę późna noc, a jeszcze nikogo nie ma. Czaicie to? Czekam tutaj tak długo, a nikt jeszcze nie przyszedł. Może zapomnieli? No nie, no zaraz będzie koniec moich urodzin. Chodźmy w takim razie do Pimpka. Czy mój przyjaciel zapomniał o moich urodzinach? Dzisiaj były moje urodziny. Pimpek, zapomniałeś o moim przyjęciu, które przygotowałem? No byłeś zaproszony. Ja nie mogę, jakby się super gra w tą gierkę. O, ja nie mogę. Co on, widzowie, robi? Czemu on gra w gierkę? Pimpek, halo, jestem tutaj. Zagrał z moim tatą w grę. Tato, dawaj, pogramy razem. O, Pimpek, jak dobrze, że pamiętasz o twoim tacie. Jasne, pograjmy razem. Widzowie, ale jak to Pimpek pamięta o swoim tacie, a o mnie nie pamięta? Czemu oni mnie nie widzą? Halo. No spoko, tato, patrz, bierzemy to i dawaj, gramy w piłkę, ale będzie super. O nie, widzowie, to mi się nie podoba. Ja mam urodziny, Pimpek, nie udawaj, że mnie nie słyszysz. Ej, kto mnie uderzył do basenu? O, ty najgorszy. Czego ode mnie chcesz, Luczek? Pimpek, przecież miałem urodziny, nie przyszedłeś na nie. Widzisz moją czapeczkę urodzinową? Wiesz co, tak naprawdę to nie chciałem pójść na twoje urodziny, bo ja mam co robić, wiesz? No właśnie, nie przeszkadzaj nam w grze, dobra, więc wypadź stąd. Widzowie, dlaczego Pimpek nie chciał przyjść na moje urodziny i mnie wygonił? Przecież to jest takie smutne. No dobra, widzowie, w takim razie kupmy sobie coś u wieśniaka, bo tutaj jest oczywiście sklep u villagera. Dzień dobry, panie wieśniaku, chciałbym kupić na przykład taką botkę szczęścia. Mogę ją kupić? A, chciałby pan coś kupić? No, no chyba nie. Chyba panu nie sprzedam. Ale jak to mi pan nie sprzeda? Panie wieśniaku, ja mam dzisiaj urodziny i mam nawet złoto. Proszę bardzo, ja zapłacę ile trzeba. Nie obchodzi mnie to, że to są pana urodziny. Nic panu nie sprzedam. A tak w ogóle to zamykamy już ten sklep, więc sorry, nic nie kupisz. O nie, widzowie, dlaczego ten villager akurat teraz zamyka sklep? Przecież to jest jakiś skam. No nie, widzowie, nic nie zrobimy. Musimy teraz pójść do domku. Ha, 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 ale domek, chyba muszę go okraść. Ej, chwileczkę, widzowie. Czy do domu Pimpka skrada się złodziej? Musimy go powstrzymać, widzowie. Ej, halo, złodzieju, stój tutaj. O nie, ktoś mnie zobaczył, zostaw mnie. Czekaj chwilę, nie, nie możesz nic tutaj ukraść. To jest domek mojego przyjaciela. Zostaw mnie, ja muszę wszystko ukraść, jestem mega biedny. O nie, widzowie, Pimpek śpi, a złodziej go okrada. Chodź tutaj, złodzieju, zostaw. Ała, przestań mnie nawalać. Dobra, dobra, weź się ogarnij. No właśnie, uciekaj, oddawaj to wszystko i normalnie nie kradnij więcej. Nie chcę cię widzieć, zostaw mnie. O ja, widzowie, ale to było mocne. Pimpka chciał okraść złodziej. Dobrze, że to zobaczyłem. Oddajmy wszystkie rzeczy Pimpkowi. O, co to są za hałasy? Chwila. Luczek, co ty robisz w moim domu? I dlaczego trzymasz w ręce moje krzesło? Ty chcesz mnie okraść? Nie, Pimpek, ja przecież nie chcę cię okraść. Słuchaj, ja jestem twoim przyjacielem. Zobacz, był tu złodziej u ciebie. Naprawdę, wszystko stawiam na twoje miejsce. O nie, to wszystko przez to, że nie poszedłem na twoje urodziny. Mam to gdzieś, to ty jesteś złodziejem. Ej, naprawdę cię nie okradłem. Nie jestem zły, że nie poszedłeś na moje urodziny, tylko mi jest przykro. O nie, nigdy nie pójdę na twoje urodziny. O nie, widzowie, Pimpek mnie naprawdę nie lubi i myśli, że ja go okradłem. No to są chyba jakieś jaja, przecież ja nic nie zrobiłem. Idę chyba powiedzieć to mojemu tacie, widzowie. Tak, pójdę do domku i powiem to wszystko tacie. Co to jest za piesek? O ja, proszę o kość, hał, hał. No jasne, widzowie, damy temu pieskowi kość. Może chociaż on będzie chciał się ze mną zaprzyjaźnić. Piesku, zobacz co mam, chodź tutaj. Jak on się cieszy. O tak, widzowie, czuję coś, że to będzie mój najlepszy przyjaciel. Skoro ludzie mnie nie lubią, to przynajmniej pokocha mnie te zwierzątko. Proszę bardzo, piesku. Uwaga, czy to zabierze? Tak, on się cieszy. Ale chwileczkę, ten piesek postawił tabliczkę. Ej, od kiedy psy potrafią pisać na tabliczce? Halo, daj wszystkie kości, proszę. No jasne, piesku, on chce wszystkie kości. Proszę bardzo, daję ci wszystko, co mam. I już wszystkie kości. Jo, on pisze na mnie tabliczkę. To chyba będzie mój przyjaciel, widzowie. I on napisał tutaj: dzięki, haha. To ja spadam na ralamusie. Chwileczkę, ale jak to piesek ucieka? Piesku, poczekaj tutaj na mnie, nie uciekaj. Ej, przecież ja ci dałem kości. Ja chcę być twoim przyjacielem. O nie, widzowie, zobaczcie. On sobie pobiegł do wioski, normalnie ma mnie gdzieś, widzowie.
Czy naprawdę nikt mnie nie lubi w tej wiosce? Dlaczego? Chociaż wy mnie lubcie, zostawcie łapkę w górę i suba. Ja dobra, idę to powiedzieć wszystko mojemu tacie. Mój tata mieszka tutaj na górze i tu jest jego pokój. Tatusiu, tatusiu, nikt nie przyszedł na moje urodziny, naprawdę. Synu, jakie urodziny? To ty dzisiaj coś masz? No tata, oczywiście, że mam, przecież ja kończę 12 lat, nie pamiętasz? Synu, wiesz co, zapatrzyłem się teraz w telewizję. Zapomniałem o twoich urodzinach. Jak to zapomniałeś o moich urodzinach? Przecież budowałem na dole całe przyjęcie urodzinowe i byłeś zaproszony. Co ty zapomniałeś? Jak to przyjęcie? To ty naprawdę coś budowałeś? Pokaż mi to. Jasne, tata, chodź na dół, pokażę ci wszystko. No nie widziałeś tego? Nawet tata zapomniał o moich urodzinach? No ja nie wierzę. Tatuś, patrz, wszystko przygotowałem. Nawet sam sobie zrobiłem napis. O ja, synu, widzę, to bardzo fajne. I co, nikt nie przyszedł na twoje urodziny? Ja przepraszam, bo zapomniałem, wiesz? Ale jak to, mój tata zapomniał o moich urodzinach? Przecież to jest smutne. A masz, tata, dla mnie jakiś prezencik może? Bo nikt mi nic nie dał. Wiesz co, synu, nie mam żadnego prezentu, ale za rok może ci dam, o tak. Ale przecież za rok, tata, już będą inne urodziny. Ja nie chcę za rok, ja chcę teraz. Synu, nie denerwuj mnie normalnie, nie mam czasu na takie bzdety. Idę oglądać telewizję, bo normalnie jakieś filmy, a nie jakieś urodziny, nara. O ja, widzowie, nawet mój tata zapomniał o moich urodzinach i chyba mnie niezbyt lubi. Czy wy to widzieliście? W takim razie muszę zaprosić kogoś nowego na moje urodziny. Tak, nie będę się smusił cały czas. A wiem, że koło nas jest oczywiście wioska villagerów. O tak! I tutaj jest jakiś wieśniak, może on będzie chciał przyjść na moje przyjęcie urodzinowe. Tutaj wszystko jest gotowe, naprawdę, widzicie to? Dobra, podejdźmy sobie do tego wieśniaka i zapytajmy się, czy chciałby przyjść na moje urodzinki. Cześć wieśniaczku, witam cię. Czemu on się tak odsuwa dziwnie? Czekajcie, napiszę mu może tabliczkę. Elo, dobra, napiszę tak. Mam dzisiaj urodziny, przyjdziesz na imprezę? O, widzowie, pokażmy temu villagerowi. Jestem ciekawy, czy on to przeczyta, on ma jakiegoś laga. O, patrzcie, przeczytał to i co? Zniszczył to, ale dlaczego? Ej, dlaczego on się bunkruje? Czy on nie chce przyjść na moje urodziny? Chwileczkę, nie, to nie może być prawda. Może, kurczę, o patrzcie, pisze tabliczkę ten wieśniak. Co on takiego napisze, widzowie? Sorry, ale nie. Ten wieśniak nie chce, widzowie, przyjść na moje urodziny. Ale jest głupio, nawet wieśniak nie chce przyjść. Dobra, to jest akurat głupie. Może jakiś kolejny wieśniak chciałby przyjść. O, na przykład ten wieśniaczek. Okradam tych wieśniaków, muszę zebrać wszystko z ich wioski. O nie, widzowie, to jest ten złodziej. On teraz okrada wieśniaków, nie mogę mu na to pozwolić. Ej, złodzieju, zostań tutaj, stój. Ej, co ty robisz, to ty piesku? Wow, uspokój się. Nie będziesz okradał wioski villagerów. Jestem stróżem prawa i nic mi nie zrobisz. O, a czy ty masz przypadkiem dzisiaj urodzinki? Tak, miałem urodziny. A ty chciałeś okraść nawet mojego kolegę, który chciał do mnie przyjść, pimpka. To w takim razie okradnę ciebie, chodź tutaj. O nie, widzowie, złodziej mnie okrada. Ała, złodzieju, nie rób mi nic, proszę, nie okradaj mnie. O tak, mam teraz twoją czapeczkę i to są moje urodziny. Ale super, nara, lamusie, hihi. O nie, widzowie, zobaczcie to, ten złodziej ukradł mi nawet czapkę i nic nie mam, cały mój strój. Czemu on mi dał takiego biedaka? O nie, widzowie, czy dzisiaj są moje urodziny, a skończyłem naprawdę bardzo źle. No nic, widzowie, musimy chyba wrócić do naszego domku i po prostu się z tym pogodzić. Chwileczkę. Tu jest jakiś prezent, widzowie, i to nawet w moim kolorze, czyli niebieski. Ale super, o ja, otworzę sobie go. Chwileczkę, uwaga i... Ha! To coś przyszło! Tylko chwileczkę, czemu ja dostałem mięso zombiaka, widzowie? To jest jakiś głupi prezent! Ale jesteś lamusem, wszystko nagrałem i wpuszczę w internet, myślisz, że co? Czy dałbym ci jakiś fajny prezent? O nie, widzowie, to jest ten bobat, którego zaprosiłem na urodziny. Ty też miałeś do mnie przyjść, a zrobiłeś mi jakiegoś głupiego pranka. Nigdy nie chciałem przyjść na twoje urodziny, jesteś lepilem, rozumiesz co? O nie, widzowie, tego już jest za dużo, dobra. Ja idę do domu i odchodzę stąd, wyjeżdżam z tej wioski, rozumiesz co, z tego serwera? No i zobacz, wszystko się zgadza, dobrze, że to nagrałem, zbijaj lamusie. O nie, widzowie, ale to jest przykre. Naprawdę, każdy mnie nie lubi i robi sobie ze mnie bekę. Dobra, w takim razie idę ostatni raz do domku, zabiorę wszystkie moje rzeczy i wyjeżdżam. Naprawdę już nie chcę tutaj być, ale chwileczkę. Pimpek, co ty tutaj zrobiłeś? Czemu tutaj jest jakieś ogrodzenie od naszych domków i nawet jest napis zakaz kluczka? Czemu tak? Bo masz zakaz wstępu, tak nie będzie. Chciałeś mnie okraść, jesteś intruzem. Nie możesz tutaj wejść. A tak w ogóle to cię nie lubię i masz stąd iść. O nie, widzowie, to jest naprawdę bardzo przykre. Dobra, wiesz co, Pimpek? Koniec. Ja sobie idę, ty sobie tutaj zostań, a my, widzowie, no przykro mi naprawdę, że nikt mnie nas nie lubi w ogóle. W tamtym miejscu oczywiście jest pociąg i tam możemy sobie odjechać bardzo daleko i chyba tak zrobimy. Zobaczcie to, tutaj jest oczywiście stacja pociągów i jeżeli sobie wejdziemy, to tutaj jest zaraz peron, do którego się wsiada i do pociągu wsiada. Dobra, widzowie, w takim razie, uwaga, wyjdźmy sobie i zobaczcie. O, za minutę jest jakiś pociąg na inny serwer. Tutaj
stoimy, widzowie, my, a ten pociąg jedzie tutaj i tak bardzo daleko. Dobra, okej, widzowie, w takiej bądź razie ja czekam tutaj oczywiście na pociąg, bo za chwilę podjedzie i chcę uciec stąd. Tak, nikt mnie nie lubi, to ja też tutaj nie będę siedział. Luczek, stój, nie idź nigdzie! Pimpek, co ty tutaj robisz? Ja czekam na pociąg i właśnie odjeżdżam bardzo daleko. Nie, dlaczego to robisz? Nie jedź nigdzie! Bo nikt mnie nie lubi, naprawdę, i nikt nie przyszedł na moje urodziny. Jestem nielubiany tutaj. Nie, to nie jest prawda. Każdy pamiętał o twoich urodzinach. To ty wygadujesz, przecież było zero osób. Sam siedziałem i wszyscy nie chcieli przyjść na moje urodziny, nawet ty. To jest nieprawda, Luczek, chodź zobaczyć. Co ty wygadujesz? Nie, Pimpek, to nie może być prawda. Wszyscy na ciebie czekamy, dawaj. Patrz, Luczek, nie widzisz? Wszyscy tutaj przyszli. Każdy pamiętał o twoich urodzinach i masz mnóstwo prezentów. Ale jak to wszyscy nagle przyszli? To wy pamiętacie o moich urodzinach? Nawet piesek jest i nawet złodziej, oh my god. No pewnie, Luczek, zobacz na ilość prezentów. Każdy ci coś przyniósł. O ja, ile prezentów, widzowie. To jest naprawdę mega. To chyba są jednak moje najlepsze urodziny. Dziękuję wam wszystkim, czyli to był tylko żart. Oczywiście, wszystkiego najlepszego, Luczek, z okazji urodzin. Wszyscy cię lubimy.